Dzień dobry, jest! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hollow Havoc i tak Begoniaxa wysrała klejnota. Ale tak, jesteśmy na bagnach mroku i tak, pani, która przed chwilą przed nami uciekała, to jest Begoniaxa. I ona myśli, że jesteśmy gwałcicielem. Tja. I nowa puszka! A to jest puszka? Helikopter. I to jest easter egg z myszką Mickey. To jest brane za easter egg, a... Nie wiem, właściwie. Tja, jest bardzo trudno tutaj się poruszać, gdyż ta puszka jest jedną z... jest naj... tą, która najszybciej się kończy. Co jest troszeczkę niefajne. I tak możemy widzieć koniec mapy stąd. Lol. Niedopatrzenie. Malutkie. Ale co tam? Takiej fajnej grze to można to wybaczyć, co nie? Bo bądź co bądź, to jest jedna z tych takich największych gier tamtych czasów. No ewentualnie jeszcze Gotika można zaliczyć. To jest taki super duper gier. I zauważcie, jak ta żaba wygląda. Ja może wam tam... A nie, wydawało mi się, że ona inaczej wygląda, ale dobra. Pójdziemy w prawą stronę, a nie w lewo, bo mamy iść w lewo. Ale tutaj jest jest klatka i kryształki. Jak byłem mały, to często to miałem, a teraz to proszę bardzo. Odkryłem to i pamięć. No i przedłuża nam się życie. Co każde właśnie 6 klatek przedłuża nam się życie i jest bardzo fajnie. Dostaliśmy kolejne klejnoty. Przecież że w tym poziomie nie będę miał 100%, bo już schrzaniłem parę kombosów. To jest właśnie głupie, że trzeba mieć takie kombosy perfekcyjne, żeby się w ogóle gdziekolwiek dostać. Jestem piękna, taka piękna! Znowu ten zboczenie! Tak, to znowu ja. Co jest? Boisz się dziewczyny? Więc tak, można zadać jej dodatkowego hita, jak jesteśmy tutaj. Szczerze, zawsze próbowałem jakoś to zrobić, żeby... Więc tak. O to chodzi, że w tej walce musimy zamieniać się cały czas w ropuchę i przez to zadawać jej obrażenia. Kiedy ona jest w swojej normalnej formie, nie możemy jej zadawać obrażeń. Hopa. 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 Wystarczy właściwie cały czas tak. Ale oczywiście nie jest tak, że my tylko możemy ją zamienić. Ona też może zamienić nas. I... Co nie jest fajne, bo ona wtedy może nas. Ale są też takie rzadkie... Są też takie rzadkie przypadki, że obydwoje się zamienimy. I... No wtedy trzeba czekać, aż któreś nas się odmieni. Okej. Okay. Ciekawe, czy to będzie mój pierwszy raz, że nie zostanę ani razu zamieniony. Jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz. W każdym przypadku. O, wiesz co dobre! Cia, ona ma trochę takie zboczone teksty, więc jeżeli są tu jakieś małe, młode osoby, które nie chcą słyszeć zboczonych tekstów, to przewincie sobie do jakiejś połowy odcinka. Bo ten odcinek troszeczkę będzie zboczony, bo na serio ten poziom jest strasznie zboczony. O kurde. A jednak nie. Strasznie zboczony jest ten poziom przez Begoniaxę. Więc tak, to jest żaba Rayman. Pojawia się tylko w tym poziomie. No i jak mówiłem, no możemy się zamienić i ona może nas ona może też nas zamienić. I teraz ucieka. I teraz się wyciszę, żebyście usłyszeli wszystkie teksty, jakie tam są mówione. Teraz zapędziwszy mnie w kozi róg, zapewne spróbujesz zadać mi gwałt, czyż nie?
Czyż nie? Rayman! Tu jestem! Raymanie? Raymanie! Raymanie! Rayman! Wyciągnij mnie stąd! Przypominam, że to jest gra dla dzieci. Ale dobra, idziemy. Tym razem nie ma... O, właśnie, mówiłem. To nie jest niestety poziom z deskolotką. Może tak to nazwę. Pozdro dla kumatych, Róża Pantera. No ale no cóż, no trudno się mówi. Więc tak, tutaj są jakieś mroklumy, grają sobie w pokera i oczywiście jesteśmy poszukiwani. I hazard, ludzie! Pornografia, hazard i... nie wiem co jeszcze, w grze dla dzieci. To jest teraz wszystko nadinterpretacja, ale dobra. Ale bardzo trafna. O. Tak jak widzicie, mroklumy mogą zdjąć ten swój kapelusz, to nie przeszkadza im w tym nic. Co? Że się plącze. I ogólnie to... Kurde, cały czas zapominam, co chcę mówić. Kuźwa. Więc zakupiłem sobie to Wii. Powiem szczerze, że jestem zadowolony z zakupu. I jedną z gier, jakie sobie tu planuję sobie zakupić, to chyba mam kurliki sobie zakupię tak od biedy. Znaczy, nie, myśleliście, że ja na serio sobie kurliki kupię? Nie. Po prostu sobie ja parę emulatorów zainstaluję kiedyś na to Wii. Nie mówię, że od razu. Ale kiedyś po prostu będę sobie grał w Raymany. Myk. Nie wiem, czy ja w tym let's play wam pokażę wszystkie klatki. Ale co to tak będę siedział? Aczkolwiek postaram się wam te, które wiem, gdzie są. Bo nie mogę powiedzieć, że na 100% jestem pewien, że znam wszystkie lokacje. No, znowu coś pominąłem. Nie wiadomo co. Wait what? Jakiś glitch świetlny, ale dobra. Glitch świetlny. Prawie jak zapowiedź nowych Gwiezdnych Wojen. Więc tak, to będzie zabawa jak z... Nie wiem, na ręki bandytem, tylko... No kurde, była taka hazardowa gra. Tudzież też Luna Parkowa. Więc tak, te króliczki, czy Bóg wie co to jest, zabiły tego Mrokluma. Co jest fajne nawet. Dawaj ta. Okej. That was easy. Okej. Czasami właśnie przechodzą te nagrody do innych króliczków. No ja co nazywam króliczkami, bo tak to wygląda. Ale jaja. Dokładnie. Ale ja. Lecę, w hicie jest promocja. Zaraz, czy on powiedział w kicie czy w hicie? Nie, na serio, ja bym bardzo, ale to bardzo chciał, aby dodali napisy. Bo na serio, niektórzy, no fajnie aktorzy tutaj mówili, aczkolwiek niektórych się nie da zrozumieć, bo na przykład coś ich zagłusza. A co ty tam niosłeś? Pewnie marihuanę, bo poniósł... Grzybki pewnie niósł. A patrzcie go, dealer. To jeszcze teraz narkotyki do tego hazardu i pornografii dochodzą. Nie no, ludzie... Ja tyle podtekstów w tej grze teraz mogę zauważyć, że ja nie mogę. To jest straszne, jak w grach dla dzieci można umieścić tyle podtekstów i dopiero po tych paru latach człowiek się domyśla, ja pierdzielę, i że ja grałem w to jak miałem 7 lat, czy tam 3. To jest taki mindfuck, Boże, ja na serio tego słuchałem i rodzice nie zwrócili mi uwagi. Bo ja tak teraz mam, właściwie.
Nie, że nie, że jest mi wstyd czy coś, ale no. Co powiedzieć? No, jakbym miał dziecko, syna, powiedzmy, to na 100% dał mu grać w Raymana, trójkę, w ogóle w każdego Raymana. Tyle, że no, prawdopodobnie grałbym z nimi, i jakoś bym mu wytłumaczył te podteksty. Albo coś w tym stylu. Więc tak, chodzimy na tą samotną łódkę i nie, to nie jest glitch, albo jakiś easter egg, to jest po prostu droga dotąd. Droga donikąd, haha. Ale śmieszne. Zarąbiście śmieszne. Dobra, wyskakujemy, póki jeszcze mamy nasz power up. Nie! Niestety nie da się to zdobyć razem z tymi żółtymi kryształkami, bo to trzeba by było przepłynąć, ale niestety... No, jest taka możliwość, że zginę wtedy. A tego byśmy nie chcieli. I ogólnie... ja w tej grze jeszcze nigdy nie zgameoverowałem. Jeżeli już to w Raymanie 3 Hoodlums Revenge, ale tam to akurat... ta gra jest trudna, okej. Okay. Kiedyś sobie trzeba będzie w nią poćwiczyć, żeby na let's play, wiecie, nie lamić. Ale tak, ta łódka nas tutaj odstawia, żebyśmy mogli sobie spokojnie... Zemiem. Spokojnie wejść i za nas. A, myślałem, że takie czary. Bedo. Ale tak, ten kostium może też razić wrogów, jeżeli te szczypce się zaczepią o wrogów, to mogą wtedy razić je prądem. Co jest, przyznam, bardzo pomysłowe. Bo zamiast tak po prostu ten kostium jako prawie jak Swingshot z Ratcheta i Clanka wykorzystywać, to oni jeszcze to zrobili jako broń właściwie. Więc gratki Ubisoft. Zrobiliście chociaż jedną rzecz dobrze. Poza niekontynuacją Raymana praktycznie, to chociaż w Raymanie trójce zrobiliście parę rzeczy dobrze. Ale tak, ale resztę to spieprzyliście. Innymi słowem, posiadanie Raymana w głębokim poważaniu, żeby nie powiedzieć bardzo brzydko. No. Więc posiadanie Raymana w głębokim poważaniu to jest właśnie jedna z tych złych rzeczy, które zrobiliście. I ogólnie nie wiem, ludzie, czy robić let's play z Raymana Adventures. Po pierwsze dlatego, że nie mam odpowiedniego sprzętu, żeby nagrać tę grę. Po drugie, jeżeli już miałbym na przykład na emulatorze nagrać, to czy naprawdę chcielibyście jako dodatek do maratonu z Origins, Legends i tak dalej. Bo teoretycznie nie wiem, czy ta gra jest tak do końca kanoniczna, jeżeli chodzi o fabułę Origins i Legends. Ja zwyczaj się tym interesowałem, bo... Hello? Wolę Rayman w 3D plus Rayman 1. Dobra. Cały czas nie mogę się przyzwyczaić, które przyciski mam do jakiego ruchu zarezerwowane. To akurat muszę przyznać wersji HD, że w tym, chociaż miała jedyna dobra rzecz w wersji HD, to to, że miała jeszcze to, że miała w miarę dobre sterowanie. Czego nie mogę powiedzieć o tej grze, bo tutaj się zaraz przecież przecież tutaj się da sterowanie zmienić. Jestem idiotą, ale dobra, już nie będę zmieniał sobie. Bo mi się, szczerze powiedziawszy, nie chcę już teraz. Powiem w następnym odcinku, już nagle się przyzwyczaję do tego sterowania, a tu takiego. Dobra, więc zielony kryształ. Zielony kryształ zawsze dobry. Dobry jest. Pixel nie umie po polskiemu gadać. Ale to jest akurat fakt. Nawet nie, tego się nie trzeba domyślać, to jest po prostu fakt. I ktoś mi doradził, żebym... Niestety nie pamiętam już kto. Jeżeli pamiętasz, że to ty mi powiedziałeś, to możesz się zgłosić w komentarzu. Żebym nawalał mroklumy z buta. Bo wtedy szybciej padają. Postaram się to robić. Ale nie wiem, czy to do końca to jest prawdziwe, bo jak moją pięść na... no przygotuję ją, to wtedy obrażenia są ogromne.
No serio, te piranie mnie wnerwiają, bo może myślicie, że praktycznie cały poziom można przejść w ogóle olewając te piranie. A, i tutaj mrokiem się próbują dostać do tej posiadłości, kogokolwiek ona jest. Czekajcie, bo ja zgubiłem wątek. Że pewnie myślicie, że... A, pewnie można po prostu sobie to przepłynąć, bo i tak zadają nam minus jeden obrażeń. Mylicie się. Jeżeli będziecie coraz dłużej, to w końcu zejdzie wam połowa życia. Znaczy tak, 1/4 połowa życia, aż w końcu was zabiją. Tak, wystarczy, że na 4 hity będziecie w wodzie, już nie żyjecie. Nie wiem, jak to będzie z pełnym życiem, czyli z pełnym wydłużonym życiem, ze wszystkimi klatkami i tak dalej. Wiem, że na pewno na początku gry tak jest. Ale dobra, wchodzimy do posiadłości. I teraz będzie cutscenka. Znaczy tak, pseudo cutscenka. No i 100%, no i dziękuję bardzo. 1081 punktów. Niewiele szczęścia i rozumu ma ten, kto czelność ma naruszać mój spokój. Zgotujmy mu gorące powitanie. Okej. Więc tak, to jest Razov, to jest jego posiadłość. Jest to nawiązanie prawdopodobnie do Buffalo Billa, bo on często go wspomina. A nie czuję nawet, gdy rymuje. Kurde, nie wspomnij tych bomb. Możemy go ogólnie też w drodze jego ucieczki atakować i wtedy dostaje jakiegoś super boosta. Robi boosta z Sonica Unleashed i Sonic Generations i dajcie mi żyć. Życie. I ogólnie jak ich uwalniamy, to dostajemy życie. Tych jakichś, nie wiem, robaczków. Remena trójkę gram i... Razofa rozrywam, sypię rymami jak z rękawa. By dorównać niczym mistrz Tomasza Krawa. Boże. To jest dowód na to, że ja się świetnie bawię w tej grze. Tym szybciej zginiesz. Więc możemy się ukrywać. Wiem, czy to jest glitch, że jak stajemy za jego fotelami, to one się nie rozwalają. Czy to jest taki feature? Więc tak, to jest praktycznie taki normalny boss, tylko że no troszeczkę jest utrudniony i możemy go parę razy uderzyć. To jest bardzo trudne, ale no czasami się uda, a czasami nie, po prostu. I ogólnie jak pokonamy tego bossa, to on gdzieś ucieknie i wtedy jeszcze będę wchodził po tej, po tej. W ogóle moja logika Razofa czeka, aż go dogonimy. I wtedy znowu ucieka. No, nie wiem jak on, ale... Nie wiem jak wy, ale ja, gdyby mnie ktoś gonił, to ja bym się nie zatrzymywał, tylko uciekał cały czas. Lecę, matka się niepokoi! Matka się niepokoi? Wait. Well, shit. No stary, ja pierdzielę. Jesteś tak denerwującym bossem, cały czas uciekasz. Ale przynajmniej jest łatwy. Nie jest zbyt trudny do ogarnięcia w każdym razie. Jeszcze się po tej jego... Teraz jak to było? Luigi's Mansion, czyli... No kurde, no przecież... Willi, dobra. Będę się jeszcze kręcił po jego Willi, żeby zobaczyć, czy nie ominąłem jakichś kryształków. Ujarzmiałem wow. Już gorsze bestie od ciebie. Ej, wypraszam sobie, ja bestią nie jestem. Kuźwa. Haha, to się nazywa szczęście. Tak naprawdę nie jest szczęście, tylko po prostu znanie mechaniki gry, ale dobra. Nie, powiedzmy, że to było szczęście. Co z tego, że nawet nie wierzę w szczęście? Wow, ej, tego nigdy nie zrobiłem. Takiego slajda. To jest taki... feature do tego bossa? Pewnie. Dobra, ale chcę wam coś pokazać. Coś, przy czym w dzieciństwie po prostu ja sobie robiłem niezwykłe. Czyli stanie przy lustrze i robienie głupich rzeczy.
Ja tutaj robiłem wiele dziwnych rzeczy przy tym lustrze. Na przykład tańczyłem. Serio ludzie, ta gra, nawet jak się w nią nie gra, to można, jak się jej nie przechodzi, to można się nawet świetnie bawić. No nawet takie lustro, to przy tym można spędzić po prostu godziny i się po prostu wygłupiać przy tym. Mówię wam, ta gra jest świetna we wszystkim. Ujarzmiałem już gorsze bestie od ciebie. Znowu wypraszam sobie, ja bestią nie jestem. Tu jest kolejna rzecz fajna. Tu jest to okienko, w którym Razor patrzył. I patrzcie. Okej. Tu nic nie widać. Ej, wait, what? Zaraz, czy to jest przypadkiem... Nie rozumiem. W każdym razie stąd nic nie widać. To jest zwyczajne szkło. Patrzcie. Wszystko widać na wylot. Więc jak on nas zauważył? I don't fucking know. Dobra, pójdziemy sobie na dół. Nie wiem czemu, ale pójdziemy. Jeszcze tu nie byliśmy. To jest pseudo taka kuchnia, bym powiedział. Ale tu widzimy, że jest... Więc to ma być zegar, piec. Or something. Dobra, raz off. To jest ostatni mój hit w ciebie. No i on teraz ucieka do swojej piwnicy. Ale na szczęście już uwolniłem tamtą klatkę. Nikt mnie nie powstrzyma. I to jest właściwie... Wait, what? Razu się zliczował, no cóż. Już chyba wszystko tutaj zrobiłem, więc mogę. Co to jest? Co to za glitche? Może ta gra jest stara, ale nie przypominam sobie, żeby takie glitche były. Jak była nowa. Właściwie. A... Wait, what? Gdzie to było? No, nie! Znowu mod text. Jeżeli nie zauważyliście, to ten kryształek był między jego nogami. No nie. Czyli można powiedzieć, że zebrałem jego klejnot. Ja pierdzielę. Nie. Naprawdę nie wiem, czy teraz się śmiać z tego, czy płakać. Że ja się z tego powodu chcę śmiać. No ci tak się będzie nazywał zboczony, zboczona gra na 100% poziomu, no i dziękuję bardzo. Nie wiem, czy coś jeszcze będziemy po tym poziomie robić, czy dalej będziemy przychodzić gra, no cóż, zobaczymy. I to jest druga faza. Nie wiem, nie słuchałem tego. Daleko nie uciekniesz. Naprawdę nigdy nie słuchałem Wrecking Balla. Ale to jest... To by był taki świetny easter egg. Gdyby ta gra powstała gdzieś tak powiedzmy w okolicach 2014, to sądzę, że to byłby idealny easter egg. Albo nawiązanie. Bo easter eggiem tego się nazwać nie możemy. Wait, what the fuck? Hurra! Wrócił Rayman! Ej, co jest? Złapami to pod kością! Co? Złapami to po... Wait, what? Z jakim... Nie rozumiem. Albo jestem tak głupi, albo jestem tak nie... Albo jestem tak niedouczony. Dobra, raz wpadł do dziury. Powinien się cieszyć, bo po raz pierwszy wpadł do dziury. Pocisk. Best pocisk ever. Zrobiłeś sobie krzywdę. No kurde. I ogólnie to Globox prawdopodobnie siedzi w tej kuli. Chociaż tego to nie jestem pewien do końca. Poznaj moją flintę! Buffalo Bill może mi buty. Właśnie, nawiązanie do Buffalo Billa, czyli największego rewolwerowca świata. W każdym razie on był sławny na Dzikim Zachodzie, okej. Okay. I ostatni hit dla Razofa. No i tada! Papa!
Get ready for this! Chain me to the bars. Hey, Rayman. How are we going to get to the doctors? I think I have an idea. Więc tak, tutaj macie porównanie, jak wyglądają ogólnie. Ha! Kraina żwawych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój. Yeah. A ja myślałem, że tu się będzie roić od jakichś przerażających, gnijących trupożerców. Aha, głuptas ze mnie. Głuptas ze mnie! Głuptas ze mnie! Co to za gamość? Tak, mieliście porównanie dotyczące angielskich głosów i sądzę, że to jest jedyna cutscenka, gdzie oni się na serio postarali. I pewnie się zastanawiacie... Zaraz, Pixel, to ty nie robisz przypadkiem z wersji polskiej? Jak teraz? Tak i nie. Otóż ta cutscenka była jedyną cutscenką, która nie została przetłumaczona na język polski. Czemu? Ponieważ była zbyt zboczona. Jakiś liczny ptaziek. Ale zobaczymy. Yeah. No ale przyznam, no są w jakimś tam stopniu ślicznym. Okay. To znaczy, każdy jest na swój sposób śliczny. Poza mną. Śliczni to są geje. Ale pocisk. Dobra. I myk. Więc to są nowe Tinsiny. Takie pseudo umarłe. Podchodzimy do niego. Lecę, zaniosę dziadka na basen. Dobra. A, ja nie mogę, ale gostki, ale głupio wyglądają. A kiedy nie boju, na serio, ludzie, ja będę po prostu półgodzinny odcinek robił tylko z tego, jakie teksty Globox wali, bo na serio, jak Globox jakiś tekst powie, to po prostu nie ma co robić, tylko się śmiać, tyle. No elo. O tobie mówię. Ciesz się. Dobra, teraz wezwajmy tą klateczkę. Jej. Trzeba wyczesać szynszyla. Szynszyla, dobra. Nie możecie mnie przetrzymywać wbrew mojej woli! Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z adwokatem! Ta, cicho. I rozwalimy sobie tutaj klatkę. Kolejny sekret. Lecę, jakby co, jestem ujoli. Okej, jakby co, to jesteś ujoli. Czyli wiecie, jakby się ktoś pytał, to on jest ujoli. Nie wiem właściwie, co mi to dało. Czy mi coś tutaj zespawnowało, a się to po prostu nie pokazało? Nie wiem. I don't know. Więc, dobra, ustalamy, że on jest ujoli. Zwiecie, nie wydajcie go. Światło! Widzę światło! To chyba wyjście! Za lasy? W sumie to może tu zostanę! Cie. Domyślcie się, gdzie on to światło zobaczył. Przypominam, że Andrzej jest w środku Globoxa. Macie, właściwie dwie opcje macie. Jakie on światło zobaczył? Wybacz im, albowiem nie wiedzą, co czyną. Nie wybaczę. Nawiązanie do Raymana jedynki, Nie mogę go oczywiście przeoczyć. Więc tak, to jest nawiązanie do Raymana jedynki i do pierwszych tych przeciwników, na których jak spadła śliwka, to właśnie tak wyglądali. Więc jeżeli myśleliście, że
Rayman faktycznie nie ma kanoniki, oto dowód. Przecież ktoś musiał widzieć ich, żeby coś takiego powstało. Czyli Rayman 1 dzieje się w uniwersum Raymana 3. A Rayman 2 też się dział w uniwersum Raymana 3. Ale to już wam pokażę, ale zrozumiecie, o co mi chodzi później. Więc sądzę, że tylko ten etap już skończymy i kończymy ten odcinek, tak sądzę. Ale wiecie co? Po prostu nawalanie tymi pięściami zaoszczędza mi troszkę czasu. Niż takie podchodzenie do nich i nawalnie ich stopą. Beczka. Zapytaj beczkę. Kiedy zapytaj beczkę? Dobra, ale znowu jakieś odpały Globoxa i on teraz będzie robił nam baniki. Tak. Dziękuję. Ale tutaj jest sekret kolejny. Oczywiście ja sekretów nie pominę. Większość. I raj po prostu kleptomana. Tutaj są jakieś posągi. I oczywiście ja tutaj nie umiem nigdy zdobyć najwyższego kombosa, jakiego się da, bo jestem domu po prostu. Poza tym to jest za krótkie. Te kombosy, te zdobycie są według mnie troszeczkę, no właśnie, za krótkie. Ja nigdy tutaj nie umiem zdobyć, żeby wszystkie kryształy mi się zaliczyły. No i cóż. Nie wiem w jakiej to kolejności zrobić, jeżeli ktoś wie, to proszę mi powiedzieć. Ale przyjrzymy się w ogóle tym figurom, jak tutaj są. Więc to są... To nie mam pojęcia, co to jest. To jest prawdopodobnie easter egg do czegoś, ale... Nie mam zielonego pojęcia do czego. Chyba, że to jest jakiś prototypowy wygląd Tinsinu. W każdym razie tu jest... Jakiś Tinsin dancer. Tancerz, Boże, dancerz. Tu jest na pewno jakiś doktor chyba. Nie wiem. Nie wiem właściwie. Nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, kontynuujemy z poziomem. Bo ten odcinek prawdopodobnie będzie jednym z tych najdłuższych. Bo bądź co bądź, jak nie chcę wam teraz przerywać, to po prostu no, troszkę to wyjdzie. I ogólnie polecił mi nagranie Raymana 3 Pomidor. W sensie, że dzisiaj macie dzięki niemu Raymana 3, więc jeżeli czekaliście na Raymana 3 i dostaliście go dzisiaj, to podziękujcie Pomidorowi, bo on wam załatwił, bo dałem mu do wyboru co mam na dzisiaj nagrać. Dałem mu do wyboru Rayman 3, Ratchet & Clank 3 i Metal Slug 3. Więc to dzięki niemu zawdzięczacie Raymana. A jeżeli nie chcieliście Raymana, to możecie zawsze go opieprzyć. To też jest zawsze jakiś pomysł w każdym razie. Dobra. Więc tak. Wirujące pięści mają też taki Lecę. Będę rzeźbić w marchwie. Okej, powodzenia. W każdym razie też... O właśnie. On nam właśnie zespełnił migerkę, którą bardzo lubię. Ale co chciałem powiedzieć... Nie, zapomniałem. Jestem zapominalski, okej? Okay? Więc tak, teraz minigierka z bucikiem! I właśnie tu jest moja teoria, że jeżeli ktoś grał w Raymana Origins, to taki malutki spoiler, to... No właściwie to niezbyt taki spoiler. To Rayman w intrze Raymana Origins, jakby intrze, jadł owoce. I tutaj się wielu fanów nasunęło pytanie, jak Rayman może jeść, skoro jego ciało jest odłączone praktycznie od siebie. Więc tak, moja teoria jest tak, że jeżeli to wykonaliśmy, bo to było tak w formie bossa, to tak, jeżeli nogi, to znaczy stopy Raymana i jego... tak, pierdnął.
jeżeli ręce Raymana mogą się oddalić na nieskończoną odległość, tak jak w przypadku Globoxa to zrobił. Ciekawe jakiej miłości. Nogi Raymana też mogą się na nieskończoną odległość odtentygowić, jak pokazał nam to bucik. Ale nigdy nie widzieliśmy, żeby tors Raymana się oddzielił od głowy. To znaczy, że prawdopodobnie głowę i tors łączy jakaś ograniczona więź. Znaczy ograniczona. No ograniczona, bo tylko na ograniczoną odległość może się tors od głowy oddalić. Dzięki animacji czekania. Nie wiem, czy teraz to się ukaże, ale spróbuję wam to pokazać. I to jest moja teoria, że no Rayman może jeść przez to, że ma takie jakby niewidzialne, wydłużające się gardło. No ale pokaż tą animację czekania, no proszę. Dla widzów. Nie tą. Tą kolejną. No, dla widzów. Dla widzów. No. No dawaj. No nie to. Dawaj tą animację czekania, proszę. No proszę. To będzie to bardzo długi odcinek, jeżeli tego nie pokażę. Bo ja bardzo bym chciał wam to pokazać właśnie w tym odcinku, póki jeszcze powiedziałem tą teorię. Moją. Rayman, współpracuj troszkę. No współpracuj troszeczkę. Rayman! Dajcie mi pić, albo pozatykam mu tętnicę! Dobra, najwidoczniej będę musiał wam to pokazać w jakimś innym odcinku, jeżeli mi się uda. Dobra, już jestem zbyt zdenerwowany na Raymana. Okej, okay, kończymy już ten poziom. Jest zarąbiście. 70% zaznaczy, że bardzo mały combo zdobyłem w tamtym pomieszczeniu. No. Więc tak, ludzie. To będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Globox, czy masz coś do powiedzenia? Że jesteś na ekranie, nie znaczy, że musisz szpanować. A skąd on wie? Skąd on wie? To tylko gra komputerowa, to tylko gra komputerowa. No nie, nie załamuj uniwersum. Nie załamuj uniwersum. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, na razie, cześć. Pa, pa.